następnego pojedynku przygotowuje się Marcin Tobera oraz Jędrzej Loska. No, kontra na wejście w nogi, takie troszeczkę nieprzygotowane to wejście było. Broni tego Krzysiek, Suchorabski i wyszli chłopaki. Walka krepasażowa w dywizji do... Dobra decyzja, że do tej gilotyny próbował, ale może w wypadku Kimon mógł chwycić kołnierz. Iwan Gazoli oraz Jakub Zajkowski. W drugim pojedynku zawalczą Mateusz Syboczko oraz Maksymilian Kortuis. No tutaj się skręca, może być z tego sweep. Musimy mocno biodrami zapracować. Cedric. Ale już Krzysiek usiadł. Teraz mamy podejście do głębokiej półgardy. I sweep, tak jest. Przejście gardy, no na razie troszeczkę przysnął nam Krzysiek. Zbyt łatwo oddał te trzy punkty. Może już nie jest tak zmotywowany na tym etapie turnieju. Ale 5-0 w tym momencie dla Francuza. Wiesz, może Francuz zmotywował się po tej przegranej, bo to jest bardzo dobry, utytułowany zawodnik. Od wielu lat walczy i zdobywa sukcesy w sportach chwytanych, na arenach ogólnoświatowych. Zresztą, szczerze powiem, z tego co pamiętam, walczyłem z nim w skale na Mistrzostwach Świata w grapplingu. W nogi czy w kimono? Nie, no w nogi. I co nieskromnie powiesz? No, że jest niezły. Że jest niezły. Ale wygrałeś tam tak, walkę. Tak, wygrałem. A, to jesteś wariat. No ale tą walkę naprawdę pokazuje klasę. Pamiętasz, jakim wynikiem zakończył się pojedynek Jamy z Krzyśkiem Suchorabskim? Kurczę, nie, aż mnie zatkało teraz, ale tego tyle ci było, to jest wiesz, na tej samej zasadzie jak... Chyba 4-0, chyba się na koniec wpiął Jama. Tak, to było tak, że całą walkę próbował udusić, miał trójkąt, na końcu się po prostu wpiął, nie skończył tej walki i... Tak, no ale to była taka walka wyrównana cały czas. Znaczy Jama był cały czas pięty, ale nie miał punktów, wiedział, tam mogło być różnie. Także, a tutaj na razie Cedric sobie radzi nieźle. No, teraz przejście dołem, na kolanach jest, to też mnie troszeczkę jeszcze dziwi, że nie wstaje. Chyba po prostu będzie próbował dołem przejść. Jak to się mówi, na ciasno. No tak, chwycił się teraz pasa. Myślałem, że będzie konsekwentnie dążył, żeby kimono na krzyż chwycić, ale chciał się pasa. I teraz no nie może wyciągnąć tej nogi. Powinien zrezygnować z trzymania lewą ręką tego pasa i chwycić nogę. Kopnął Krzyśka. Krzysiek nie przerywa, a dostał. Tak, teraz chwycił za nogę stopą i puścił to. Dalej, moja.
Minuta 20 do końca. Musi Krzysiek już teraz się zerwać i chyba na poddanie raczej liczyć niż na punkty, bo tych jest do odrobienia 5. Teraz próbuje duszenie krzyżowe złapać z gardy. No wątpię, żeby drugi stopień, czarny pas drugiego stopnia odklepał na taki numer. Co tam się wydarzyło? A. No ja przypuszczam, że to kopnięcie. Musiało się tam albo nie, coś w palec. To kto tutaj w końcu jest skaleczony? Cedryk się... No Krzysiek w palec ugryzł może. ...40-55 sekund do końca. Co ty chcesz, no? Ona niści. Takie bzdury, kurwa, się sadzą. Wracamy. No, ostro zaczęli. Troszkę odpoczęli. Także dziwne by było, gdyby nie było takiej super kompensacji w tych dwóch minutach. Coś tam Irena pokazała jakieś punkty, bo nie zwróciłem uwagi, miała rękę w górze pod nim. Dwa punkty za sweepa. Oj, tam do skrętówki. Nie, szuka klucza. Wiem, że... Ale tak, zablokował przez kolanem. No to Cedric powinien teraz chwytać kołnierz, drapywać do góry. Koniec. No końcówkę trochę przespał nam Cedric. Ale wygrał, suma ale sumarum, jest zwycięzcą. No to teraz wygląda na to, że do gry wraca lubiany przez wszystkich Gonzo. Z racji tej, że Orzełek pokonał Jędrka Loskę. I Gonzo będzie walczył z Jędrkiem. Jeżeli tak mówisz, to tak musi być. Ale jestem amatorem, jeśli chodzi o ja te sprawy. Ja jestem totalnym amatorem.